Kłania się Państwu Robert Dzięba w kolejnym odcinku audycji historycznej Kwadrans z historią na antenie Radia Kołobrzeg, a także w telewizji kablowej Kołobrzeg. Dzisiaj nietypowo, nie w Muzeum Miasta Kołobrzeg, w Pałacu Braunschweigów, w Muzeum Oręża Polskiego, przy ulicy Armii Krajowej. Dziś z mojego gabinetu, ze względu na to, że jak Państwo wiecie, epidemia nie ustępuje. Muzeum jest zamknięte, nie zawsze też są możliwości do tego, aby zajrzeć na wystawę i zrealizować audycję, w której chciałbym do Państwa kilka słów powiedzieć. Nie da się więc tego zrobić, więc dzisiaj takie skromne, proszę Państwa, atelier, powiedzmy sobie w ten sposób. Na co dzień, gdy pracujemy z historią Kołobrzegu, bo akurat tym zajmuje się pracownia historii Kołobrzegu, prowadzimy różnego rodzaju badania. Proszę Państwa, badania polegają na tym, że studiujemy wiele prac, tłumaczymy dokumenty. Ja osobiście, a w tej chwili w ciągu ostatnich 2 tygodni przejrzałem kilkadziesiąt dokumentów, przeczytałem kilka książek, kilka potężnych pozycji. Państwo będziecie mogli zapoznać się wkrótce z wynikami naszych prac. Dość ambitne podejście, pomimo tego, że jesteśmy zamknięci i odizolowani, to możemy obiecać, że będzie dość szeroko i głośno na ten temat, bo są to sprawy ciekawe, do których udaje nam się dojść, które udaje nam się odkryć. Nie jest to łatwe, proszę Państwa. Warsztat pracy historyka nie jest czymś oczywistym. Ja tutaj pragnę podziękować chociażby księdzu Piotrowi Zielińskiemu za pomoc w tłumaczeniach z języka łacińskiego. Dzięki temu łatwiej jest nam docierać do pewnych rzeczy, oceniać je. Jeżeli idzie o literaturę, proszę Państwa, akurat to jest okres średniowiecza, ale także okres nowożytny, bo różne zadania są przed nami postawione. Ja już dziś Państwa zapraszam, bo będziemy chcieli, ponieważ mam ograniczony oczywiście sposób tutaj dzisiaj za pośrednictwem Radia Kołobrzeg, czy telewizji, portale, Facebook, możemy rozmawiać o różnych rzeczach i różne kwestie opowiadać, ale chcemy w tej chwili stworzyć taki jednolity portal, na którym te wszystkie kwestie będą mogły się pojawiać. Zaprosimy Państwa już w najbliższą środę. Będzie to nie tylko premiera, ale będzie to także zaplanowane spotkanie. Proszę Państwa, ustaliliśmy, że będzie to dyskusyjny klub historyczny. Takie jest założenie. Dyskusyjny klub historyczny imieniem von Krokowa. Mowa tutaj o Matiasie Krakale, który będzie patronował temu przedsięwzięciu. A proszę Państwa, chcemy się spotkać, bo jest sporo do omówienia, a w tej chwili ze względu na to, że jest koronawirus, nie mamy takiej możliwości. Dziś kontynuujemy serię naszych rozważań. Będziemy o tych wszystkich kwestiach Państwa informowali na bieżąco. Dziś tylko taka zajawka. A ja powracam do rozważań, bo ostatnio mogliśmy, proszę Państwa, przez 2 odcinki wysłuchać wspomnień żołnierzy, którzy o Kołobrzeg walczyli. Dzisiaj o tym, co działo się po zakończeniu walki i do momentu zatrzymamy się na tym momencie, w którym zaczęli przybywać pierwsi mieszkańcy, pionierzy Kołobrzegu, którzy w tym czasie jeszcze w Kołobrzegu osiedlać się nie mogli i ludność cywilna była kierowana do miasta Kardina. Proszę Państwa, bardzo ciekawą pozycją, która omawia początki polskiego Kołobrzegu, to pozycja Anny Bojar-Fijałkowskiej, Kołobrzeg w Polsce Ludowej. To jeszcze do niedawna była pozycja monograficzna, jedna z niewielu, które istniały na rynku. Jest tego więcej ze względu na to, że była praca dotycząca historii Kołobrzegu doktora Lesińskiego, a potem także, proszę Państwa, doktora Hieronima Kroczyńskiego, ale także był tam również i profesor Rybicki i spółka Kołobrzeg Zarys Dziejów, tak się ta książka nazywała, a następnie ukazała się praca popularno-naukowa monograficzna Powojenny Kołobrzeg. Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Reda. No i ubiegłoroczna, proszę Państwa, moja książka monograficzna, która również była, proszę Państwa, w Kołobrzegu prezentowana dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowego, Historia Kołobrzegu po 1945 roku. Tak więc mamy dzisiaj dość dużo publikacji poświęconej
polskiemu Kobrze Go, czyli tej historii, która się tworzyła. My mamy oczywiście, proszę Państwa, dość pełną wiedzę na ten temat, niemniej jednak jej zebranie, usystematyzowanie zajęło trochę czasu, więc dzisiaj o polskiej historii miasta wiemy dużo więcej, a wiedzieć będziemy jeszcze więcej, proszę Państwa, bo niedawno mój kolega chociażby z Muzeum Ręża Polskiego, Łukasz Gładysiak, mówi, no tak, no dużo wiemy o Kołobrzegu w 1945 roku, a co wiemy o wsiach podkołobrzeskich w tym czasie? Przecież one również były zasiedlane, wysiedlano Niemców, odbywał się cały proces, o którym też powiemy sobie w naszej audycji, a przecież bardzo mało na ten temat wiemy. Z tego, co wiem, to Łukasz Gładysiak pracuje nad jakąś książką, tak zdradzę tylko, proszę Państwa, te rąbka tajemnicy. Właśnie jeżeli idzie o miejscowości podkołobrzeskie, bo tam toczyła się ważna historia miasta, chociażby przecież wieś, proszę Państwa, żywiła. To była bardzo ważna kwestia, dlatego że ludzie, którzy tu przyjeżdżali, którzy tu się osiedlali, w jakiś sposób musieli funkcjonować. Ale kończą się walki o Kołobrzeg i mamy słynne zaślubiny z morzem. Na temat zaślubin z morzem i tego, co działo się tu w Kołobrzegu, proszę Państwa, wiele już powiedziano. Natomiast ja postanowiłem sobie, proszę Państwa, wynotować dane statystyczne. I mamy tak, 10 dni walk o Kołobrzeg, 10 dni polskich walk o Kołobrzeg. Według statystyków średnio wystrzelono 31,5 tysiąca pocisków. Na każdy kilometr kwadratowy spadły 43 tony materiałów wybuchowych. Tak? I proszę Państwa, średnie tempo zdobywania terenu, jeżeli idzie na dzień, to jest 300-400 metrów, bo tak naprawdę to są 3-4 kilometry, które musiał pokonać polski żołnierz. I Państwo zobaczcie, 1300 żołnierzy tutaj zginęło. Posiadamy bogaty materiał ilustracyjny. Państwo w radio tego nie zobaczycie, w telewizji to łatwiej zobaczyć. Stąd też się zachęcam czasami do obejrzenia tej audycji w telewizji. Natomiast, proszę Państwa, sama uroczystość zaślubin z morzem bardzo dokładnie temat ten zbadał dr Hieronim Kroczyński. I wiemy na ten temat bardzo dużo, zresztą wydał także swoją książkę dotyczącą zaślubin Polski z morzem. Ona dostępna jest także w bibliotece, nawet jeszcze do kupienia, proszę Państwa, jest w Muzeum Ręża Polskiego w Kołobrzegu, do czego zachęcam. Natomiast sama uroczystość, która się odbyła, wiąże się z bardzo ważnymi słowami, które wypowiedział podpułkownik Piotr Jaroszewicz, zastępca dowódcy pierwszej Armii Wojska Polskiego do spraw polityczno-wychowawczych, tak, proszę Państwa, późniejszy premier. Tak więc ważna postać, która brała udział w walkach o Kołobrzeg. I on, proszę Państwa, mówi tak. W tym miejscu, gdzie widzicie mury fortecy, stał niegdyś gród słowiański. W 1000 roku założył Bolesław Chrobry biskupstwo w Kołobrzegu. To jest odwiecznie polska ziemia. Tu nad polski Bałtyk prowadzi szlak wytyczony przez wielkich piastowskich polityków i wodzów, Chrobrego i Krzywoustego. Dziś polski żołnierz wrócił do Kołobrzegu nad Bałtyk. Wrócił, doszedł tu tylko dzięki bezwzględnej walce z Niemcem. Walce na śmierć i życie tylko dzięki sojuszowi bojowemu z bratnimi narodami Związku Radzieckiego. Zapamiętajcie sobie, to jest historia. Kiedyś o tym dniu dzisiejszym, dniu przyszłe pokolenia będą mówić ze czcią, jak my mówimy o naszych wielkich przodkach. Wy tworzycie historię, jak niegdyś tworzył ją Chrobry i Krzywousty. I po tej historii, proszę Państwa, po tym wszystkim, po odznaczeniach, które odbywają się na Forcie Ujście, Franciszek Niewidziadło, kapral, rusza z pierścieniem w kierunku fal i rzuca ten pierścień zaślubinowy i dochodzi do uroczystości zaślubinowych. I to generalnie wiemy, jak to wygląda. Miasto, proszę Państwa, jest zniszczone. Zachowały się zdjęcia u nas w archiwum Muzeum Ręża Polskiego w Kołobrzegu. Zachowały się także dokumenty filmowe. Mamy migawki, które zostały sporządzone tuż po walkach o Kołobrzeg. To jest, proszę Państwa, odrębne nasze spotkanie. Ja nie chciałbym dzisiaj o tym mówić, więc pomiędzy tym, co robiło Wojsko Polskie, a tym, proszę Państwa, jak nastała polska administracja, na ten film jeszcze sobie wrócimy i w ogóle ujęcia, które są, proszę Państwa, wrócimy do tego,
tego tematu. Dla nas natomiast ważne jest, proszę Państwa, to, że Kołobrzeg regularnie płonie. Miasto jest zniszczone, a pomimo to coś w tym mieście się dzieje. Powiedzmy sobie w związku z tym o administracji w tym zniszczonym Kołobrzegu. Kołobrzeg nie był tak zniszczony formalnie, jak to się, proszę Państwa, przedstawia w literaturze. Państwo doskonale o tym wiecie, mówi się, Kołobrzeg był zniszczony w 90%. Tak, ale nie 18 marca. Musimy pamiętać, że generalnie zniszczeniu uległo centrum miasta i port, a to ze względu na szczególny zasięg walk w tych miejscach, tak, szczególne zaangażowanie żołnierzy, ze względu na opór, który był stawiany, a także przez pewnego rodzaju błędy taktyczne, które zostały popełnione, jak chociażby walnięcie salwy Katiusz w centrum miasta. Przez pomyłkę. Były szkody. Pisze o tym Alojzy Sroga w swojej książce Na drodze stał Kołobrzeg. Tak więc mamy sytuację, w której miasto nie było tak mocno zniszczone, jak mówimy. Co takiego się, proszę Państwa, stało? Mamy materiał ilustracyjny, który nam to dość dobrze pokazuje. Natomiast wojska zostają zluzowane. W Kołobrzegu zostaje jedynie 12 pułk piechoty. Inne jednostki zabezpieczały wybrane punkty wybrzeża. Pierwszym polskim dowódcą garnizonu Kołobrzeg został dowódca 12 pułku, pułkownik Dymitr Wariończyk, a obowiązki komendanta garnizonu pełnił chorąży Wiesław Czernuszyn. Od 21 marca administrowanie miastem natomiast przejęli komendanci wojenni. To nowość w historii Kołobrzegu. Pierwszym radzieckim komendantem wojennym był pułkownik Szuszko. On mianował sobie pomocnika. Był nim robotnik, który został w Kołobrzegu tutaj zastany, robotnik przymusowy z Poznania Bernard Majchrzak. Jego zadaniem generalnie rzecz biorąc była współpraca z komendantem i także zaangażowanie się w porządkowanie spraw miasta. To, co ważne, posiadał on zaświadczenie. To zaświadczenie ma datę 24 marca 1945 roku i jest tu napisane, proszę Państwa, że człowiek ten był pomocnikiem burmistrza miasta Kołobrzeg. Miał on specjalne uprawnienia do zadawania się z ludnością cywilną i zajmował się przesiedleniem ludności cywilnej z Kołobrzegu do Sławoboża. Zresztą później został on także wójtem Sławoboża. Natomiast Wybrzeże było linią frontu. Tutaj dalej realizowano działania wojenne i te działania realizowali komendanci radzieccy. To bardzo ważne, dlatego że to, co w Kołobrzegu ma miejsce, to to, że wojna trwa nadal. Część polskich historyków w ogóle pomija ten fakt, jakby go niespecjalnie zauważając, że on się dzieje, że trwa wojna w Kołobrzegu i za chwilę będzie miała miejsce operacja desantowa na Bornholm. Wojna się w marcu, proszę Państwa, nie skończyła. Natomiast w Kołobrzegu mamy również do czynienia z ważną rzeczą, mianowicie z wyzwoleniem obozów pracy, które w Kołobrzegu się mieściły. Proszę Państwa, mamy obóz pracy, obóz amunicyjny przy ulicy Bałtyckiej, w fabryce amunicji właśnie tak to wygląda. Według wypisów, proszę Państwa, jest taka praca, ona się nazywa Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Ukazała się w Warszawie w 1979 roku. Tam pracowało, proszę Państwa, 800 osób. Kolejny obóz to firma Motoren und Maschinenbau Borowskiego przy ulicy Budowlanej. Tam, jak wskazują źródła, przeciętnie przybywało 200 jeńców. I proszę Państwa, oni byli różnej narodowości, byli to także Polacy. Na terenie powiatu kołobrzeskiego kolejny obóz znajdował się w Dygowie. Go założono w sierpniu 1944 roku. Mieścił się nad Parsentą i były tam generalnie więzione Polki. Polki, które były przewożone z powstania warszawskiego, z Warszawy i tam były osadzane już od 1944 roku. Średnio 30 osób pracowało w tamtejszym Tartaku. I wszystkie te, proszę Państwa, obozy zostały w 1945 roku zlikwidowane. Część Polaków, którzy polegli w walkach o Kołobrzeg, to osoby cywilne. Osoby,
które poległy zarówno w samych walkach o miasto, z różnych powodów. Byli ewakuowani przez polskich żołnierzy, chronili się w domach. Musimy pamiętać, że na początku panował w Kobrzegu chaos, zresztą później też nie było o wiele lepiej, bo ludność cywilna, no niemniej jednak próbowała w jakiś sposób się chronić. Żołnierze walczyli, choć też walczyli o to, żeby przeżyć, więc ludność kryła się w piwnicach, w różnego rodzaju schronach. Różnie to wychodziło. Część osób była ewakuowana. Podczas tych ewakuacji była trafiona przez kulę snajpera, ci ludzie umierali. Proszę Państwa, im poświęcona jest kwatera N cmentarza wojennego w Kołobrzegu i to są Polacy, którzy zginęli bądź zmarli z ran, bądź z innych powodów. Jest grupa tych Polaków i oni są właśnie w tej kwaterze pochowani. Jak Państwo po ustaniu epidemii będziecie mieli okazję odwiedzić cmentarz wojenny, to tak to, proszę Państwa, wygląda. I w ten sposób docieramy do miesiąca kwietnia. Miesiąca kwietnia 1945 roku, kiedy do Kołobrzegu zaczynają przyjeżdżać pierwsi Polacy. I na tym kończymy dzisiaj. Ja zapraszam Państwa na kolejne spotkanie nasze z historią już za tydzień i rozpoczniemy od pionierów, pierwszych obywateli polskich, którzy przyjeżdżają do Kołobrzegu i niestety nie mogą się tu osiedlić. A to, co widzą, proszę Państwa, to płonące miasto. Kołobrzeg w kwietniu 1945 roku nadal płonie. Dziś dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa już za tydzień do Radia Kołobrzeg i do telewizji kablowej Kołobrzeg. Do zobaczenia, do usłyszenia.